Tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nasz nowy film. Numer 55. Sobie rozładowują, bo jesteśmy na rozładunku. Gazóweczka, bo rozładowali towar. Myślę, pan Sztapler rozładował towar i powiedział, że kolegen, moment, kafe pauzę. Niech on sobie zrobi tę kafe pauzę. My też sobie zrobimy kafe pauzę. Jak słyszycie tutaj już jakieś tuczy coś, to Ania przygotowuje wszystko do kawki, ja już tutaj robię gazóweczkę, odpalamy czajniczek i jak wszyscy kafe pauzę, to my też kafe pauzę. No i ja wam powiem, że to mi się podoba, nie? Cały czas się kółka kręcą, w tym samym miejscu cię rozładują, w tym miejscu tak samo cię załadują, samochód rozbebeszony, dwa razy nie trzeba skakać. No i co? 435 km do celu. Jedziemy z powrotem do Zwickau z Bremen. No, chyba pierwszy raz nam się takie coś zdarzyło, nie? Że w tym samym miejscu... Nie, mieliśmy już nie, tak. Nie, mieliśmy już tak, ale może za trzeci raz? No, za trzeci raz. Chociaż jeszcze my nie nagrywaliśmy na YouTubie. Tak. Jak woziliśmy, ale to... Muszę powiedzieć, że chyba mieliśmy 6 ładunków takich, ale to jeździliśmy jedno miejsce. Z Hiszpanii do Niemiec, z Niemiec do Hiszpanii. Cały czas te same fabryki. Do fabryki wjeździliśmy pełne larguty, a z fabryki z Niemiec wjeździliśmy puste larguty do Hiszpanii. I tak chyba z kilka razy mieliśmy, nie? Chyba z 4 takie kursy pod rząd. Ta sama droga, wtedy utrwaliła nam się górna Portugalka, bo cały czas górną Portugalką. Skania miała co robić, bo ona do Hiszpanii jechała tak na 12 ton, a z Hiszpanii jechała na, że miała pełno załadowane. No i to, tyle. Zabieram go, kawkę robimy. No, koniec mojego kręcenia, kawę pauzen, nie? Jak Ania chce kawę pauzen, to kawę pauzen. Podoba nam się ten język niemiecki, taki jest mocny, ordynarny, ale coraz więcej człowiek rozumie, nie? EP5. To już wiedzieliśmy, że do jakiegoś EP5, więc żartujemy oczywiście, coś tam kumamy jednak, nie? Z tych jakichś tam podstaw, jak to się na forach kierowców śmieją. Polacy to przynajmniej coś tam potrafią po niemiecku, Abladen, Laden i wszystkie inne rzeczy, nie? Kaffee Pausen. Okidoki. Jeszcze raz. My do Zwickau. O. I mamy tam 435 km. Wszystkie dokumenty otrzymaliśmy. Kurczę, nawet nie zdążyliśmy sobie kawę wypić. Przyjechał ten operator, to już szybko tą swoją kawę pił. Skubaniec. Teraz będzie dopiero kawa pita. Ale kto jak nie my, mamy radę. No, mamy być przed 23 na miejscu, jak przemkniemy dobrze przez Niemcy. I zaraz się dowiem wszystkiego od naszej spedycji. Czy próba rozładunku i pauza, czy rozładunek po pauza, z niemieckiego mówiąc. Także tyle.
Naczko do lodówki i możemy jechać. Ogień, bo to ładunek. Wieczór i po wszystkim. Sprawa załatwiona. Drugi ładunek zrobiony. Na ogromnym wyścigu, ale się udało. Druga rzecz jest taka, no trzeba się do tego przyznać. Miejsce parkingowe takie na przeczekanie, ale troszeczkę pocieszył nas kierowca, Polak, ale jeździ pod niemiecką banderą, no tak powiedzmy, że nie, że stąd tutaj już nas nikt nie przegoni. No bo tak naprawdę stanęliśmy, stoją też inne ciężarówki, stanęliśmy już na pauzę na, no chyba tu już gabaryt by się zaczął, nie? Ale nie ma gabarytu, więc do rana musimy przeczekać, ale trzeba się do tego przyznać, że nie było miejsca parkingowego, koniec czasu. Gdzieś trzeba było się przytulić. Nie wiem ile w tym prawdy. Pocieszył nas, czy nas nie pocieszył, ale powiedział, że tu już teraz nic nie powinno nas stąd przegonić. I skoro nas nic nie powinno przegonić, to skarbonka sobie będzie tutaj ładnie stała. A my idziemy spać i zobaczymy, co się rano jutro będzie działo. Dzień dobry. Ekspres Ania i Bartek dalej w natarciu. My to już myśleliśmy, że my pauzen. I już były takie plany, a może powiedzą na bazę, na pusto. Nie, to żebyśmy chcieli. Ekspres może pędzić. A pracę mamy, tak jak to wiele razy mówimy. Będziemy sobie 180 km do Czech i ładujemy się w Czechach i jedziemy z tym ładunkiem jeszcze na Węgry. Mamy dzisiaj czwartek, czwartkowe południe już, a my jeszcze na Węgry pędzimy, także różnie to bywa. Ogólnie dalej jeszcze o transporcie mówiąc i naszych planach, to jest tak, do wieczora otrzymamy informację, czy bo mamy się rozładować w nocy na Węgrzech. Do wieczora dostaniemy informację, czy będziemy z Węgier ładować jeszcze coś. Może jakąś Słowację, coś na Polskę, na może coś na bazę nawet. Bądź na bazę tak, że zostawiamy naczepę z ładunkiem i ktoś gdzieś coś pojedzie rozładować. No ale jeżeli nie dostaniemy tej informacji, przepraszam, bo tutaj takie przeciążenia są, bo Bartosz jechał szybko. Zakręcie, przyzna się. No i jeżeli coś dostaniemy, to bierzemy i jedziemy jeszcze z jednym ładunkiem, a jeżeli nie, to będziemy mieli z Węgier z rozładunku śmigać na bazę na pusto. Także taki jest na nas plan. Ogólnie wczoraj był potężny wyścig, za dużo to wam nie powiedzieliśmy wieczorem, bo my też przyjechaliśmy na ostatku. Nawet, no dobrze, trzeba się do tego przyznać. Może nie powinniśmy mówić o tym oficjalnie, ale kilka minut trzeba było taki druczek wydrukować z drukarki i napisać mea culpa, mea culpa, mea culpa, bo bodajże chyba 11 minut na dojazd do parkingu. Niestety, ale przekroczyliśmy czas. No i tak też bywa. No. To nie jest tak, że są ludzie, kierowcy, którzy nie przekraczają czasu. Nam to się rzadko zdarza, zawsze gdzieś tam się staramy, ale to też był wypadek przy pracy.
My jechaliśmy z tą myślą, żeby nas rozładowali. Ten rozładunek i tak uważamy, że był mega szybki. Był po prostu torpeda, bo wiedzieliśmy, gdzie jechać, wiedzieliśmy, co robić. I ja poszedłem do wózkarza się zapytać o rozładunek. On mówi, ok, rozpinaj bok, wszystko. I ja jeszcze myślałem, że będziemy na niego czekać, bo on ładował auto. Ale patrzymy, drugi przyjechał. Kurczę, tak to wszystko szybko szło. Bajzel ogólnie mamy na naczepie. Leżą pasy, deski leżą też, bo po prostu wszystko szybko wrzucaliśmy, żeby stamtąd uciekać. No bo czas, tak? Bo czas, bo go po prostu przebijemy. No i parking okazał się najbliższy 18 km. Roboty drogowe do tego, co za tym idzie. No życie. A miejmy nadzieję, że gdzieś tam się wytłumaczymy z tego. Podejrzewamy, że bywają lepsi odnośnie o długość tego przekroczenia. Starczy. O tym gadki. Pracujemy, wejdziemy do Czech. Ogólnie zimno, bo wypasto musieliśmy odpalić rano. Ja nawet wyszedłem rano, to para z buzi leciała, więc to bardzo zimno musiało być. A teraz mamy piękne słoneczko, jak widzicie. I 8 stopni, także tak nawet, ale bluzę trzeba założyć, bo to jednak 8 stopni. Ogarnęliśmy się, śniadanko zjedliśmy, poranna toaleta i zobaczcie, mamy pracę i tak jak zacząłem, ekspres pod tytułem Anna i Bartosz pędzi. Czechy, przybywamy. Ok, jedziemy nasi drodzy. Jednak musimy przyznać, że jeszcze nigdy coś takiego nas nie spotkało przez naszą karierę. Pojechaliśmy na załadunek. Chcieliśmy zameldować się w firmie. I okazało się, że tego ładunku już nie ma. Nawet dostaliśmy informację, mieliśmy z tym jechać na Węgry, tak jak wam mówiliśmy. Biuro nam stwierdziło, że firma ładowała 3 ładunki na Węgry i to wszystko już pojechało. Z tego co, no nie interesowaliśmy się tym za bardzo, no bo to nie nasza sprawa, nie? Dostaliśmy informację od spedycji, niestety na bazę. Daleko nie mamy, bo 240 km, więc jak nasza przebiegi to niedużo. Ktoś powiedział, no 240, no nie są to chyba duże przebiegi. Ogólnie tam firma wyjaśnia sobie sprawę na pewno, co się wydarzyło z tym całym frachtem i z tym wszystkim. No nie spotkało nas jeszcze coś takiego. Nawet nie byliśmy na takie coś przygotowani. Myśleliśmy, że jeszcze będziemy sobie z tym jednym ładunkiem bądź dwoma jechać, a tutaj do bazy. No bo wyszła to taka po prostu za maciocha. Ale wydaje nam się, że to ani nie nasza wina, chyba z spedycji też nie, po prostu. Może życie, o tak. A najwidoczniej tak musiało być. Także wracamy, jedziemy do bazy. Dostaliśmy informację nie SMS-em, tak jak w komunikacji ogólnie, tylko podczas rozmowy z spedytorem padły magiczne słowa pod tytułem do bazy, więc udajemy się do Polski, do Legnicy. Zatrzymamy się po drodze w Polsce na pucu naszej Skanii, bo już czas much się rozpoczął, jest cała zamuchowana, więc trzeba ją doprowadzić do porządku, napoić, wlać AdBlue, odstawić na parking, niech sobie odsapnie też te kilka dni i poczeka na nas. Śmigamy do Polski.
kraje zakończenia. Polska. Karty już są wyciągnięte z tachografu. Mamy godzinę 1:30. Jesteśmy na bazie. Z umytą skanią, zatankowaną skanią. Trochę zmachany. Ania też, bo trzeba było się wypakować ze skani. Już jest. Jak widzicie, za nami już pusto. No i co? Jak możemy nazwać to kółko? W komentarzach było. Jeden z naszych komentatorów napisał gotowanie Bartosza w trasie. No nie, no. Poprzez grzeczność i skromność gotowanie tam. Coś lepszego zjedliśmy niż normalnie, no ale no nie, nie, no. Ja bym myślał o tym, że to takie było krótkodystansowe kółko. Bo... O, poczekaj, biegnie sobie ten... Widzę. Jakaś fratka. Kuna. Kuna biegnie po parkingu, właśnie pije sobie wodę z kałuży i biegnie dalej. I teraz fretka. Kółko, takie ekspresowe kółko, krótkodystansowe, bo przywieźliśmy dużo ładunków, jak na nas i jak na tą trasę trzytygodniową, ale strasznie takie krótkie te ładunki robiliśmy. 2000 km, 1500, nawet zdarzały się, mieliśmy ten, te ostatnie były po 400, chyba 80 i zaraz był rozładunek, także szybciutkie takie, tak mi się wydaje. I zaskakujące dla nas chyba, bo uwierzcie, mamy przymrozek. Jesteśmy w Polsce i mamy przymrozek. A byliśmy dwa razy pod Bratysławą na parkingu. Na Słowacji, 27 stopni. I w krótkich spodenkach chodziliśmy 2,5 tygodnia. Nie będąc często na Hiszpanii, chwilę byliśmy na Hiszpanii najbardziej, ale właśnie w tamtych terenach, tam było tak cieplutko, a przyjechaliśmy do Polski i mamy przymrozek, także jak widzicie, Ania musiała kurtkę założyć i... A to i tak za mało mamy na sobie tą pogodę. Nawet Ania mówi, dostaliśmy informacje z rodzinnych stron, że ale wy kurtki pozakładajcie, nie? Bo zimno jest. Także tak to wygląda. Dziękujemy, że kółko dobiegło końca. I do następnego. I do następnego. Trzymajcie się. I jedziemy odpoczywać. Witamy po przerwie, po naszej 6-dniowej przerwie. Stoimy sobie, proszę bardzo, w kolejeczce do załadunku, a witamy się z wami z Częstochowy. Pamiętacie, jak Ania witała się z wami po długiej przerwie? I tak samo startowaliśmy z tego miejsca, czyli z Częstochowy. Tym razem jednak będziemy jechać z ładunkiem do Niemiec. No i tyle. Jesteśmy zameldowani. Tak naprawdę jesteśmy tutaj od rana, od nocy, bo plan jest taki, aby się tu wypauzować. Czekajcie, bo też jedzie. Się tu wypauzować i z pełnym czasem ładować, żeby na jednym czasie dostarczyć ładunek. To jest najważniejsze, to jest założenie spedytora. Dużo zmian, dużo ciekawych rzeczy na te kółko. No ale co, nie będę przynudzał, wszystko będzie wychodzić w pranie na bieżąco, zostańcie z nami i dzień dobry w nowym kółeczku dnia 25 kwietnia rozpoczynamy naszą pracę. Idę do Anny, zobaczymy co ona tam robi, ona na mediach społecznościowych siedzi, będziemy pracować i o wszystkim informować. Okej, nasi drodzy, poładowani, 3 godzinki odbębniliśmy pod rampeczką, bo tak się zbierali do tego ładowania jak pies do jeża. Skręć w prawo, Brzeźnicka. Momencik, ja tutaj muszę Zosię trochę, jak to się mówi, utemperować. Bo się tu będzie nam gitarę zawracać. Dobrze. Wilhelmshafen, chyba w Niemczech, gdzieś przy wodzie. Tam jedziemy do Niemiec. Ruszamy z Częstochowy. Witam się z wami jeszcze raz. Macie takie trochę déjà vu, bo no bo my tu byliśmy, tak? Ostatnie kółko zaczynaliśmy tutaj z Częstochowy i teraz mamy kolejne. Co jeszcze?
1059 km mamy do celu, także jest troszeczkę. Na jednym czasie musimy to zrobić, więc spedycja pod tym względem na nas liczy, no i tyle, no i co mogę wam więcej powiedzieć? Nic. Dochodzą jakieś takie techniczne rzeczy do filmu, ale to o tym za chwilę, bo podjeżdżam teraz pod szlaban i otworzy mi się zaraz szlaban i na pewno zaraz ochrona do nas tu wyskoczy, bo będzie chciała sobie zrobić fotografię ładunku. Więc tyle. Ruszamy. Szlabany się otwierają jedne, podjeżdżamy pod następne i dalej. A do moich opowieści jeszcze wrócimy, bo naprawdę mam bardzo dużo ciekawych rzeczy do przekazania. Idę do tej ochrony. No dobrze. Jedziemy. Podróżujemy, przemieszczamy się. Foto ładunku zostało zrobione przez ochronę, przepustka oddana. O wszystkich rzeczach względem ładunku wiecie. A teraz pierwsza zmiana, bo mówiłem, że troszeczkę będę mówił o tym, bo się dużo wydarzyło, dużo się wydarzy, kilka zmian mamy. Znaczy się zmian w tym, co wy oglądacie oczywiście, nie? No i chyba dostrzegacie pierwszą. Powiem prosto, krótko i zwięźle. No jedziemy na dwie kamery, tak? Jedziemy na dwie kamery, bo taką informację otrzymaliśmy. No i też chyba dzięki wam chcemy ten nasz kanał rozwijać, że fajnie by było, jak nie byłoby tylko widać mojej facjaty. No nikt tak nie napisał, ale tak... Tak mówię, że tylko jak ja mówię, że tutaj mnie widać, ale żeby też było widać drogę, więc postaram się połączyć te dwa ujęcia. Nie będę pokazywał palcem, że będzie tu, tu, tu albo tu, bo jeszcze nie wiem, gdzie będzie. Będę składał film, to dopiero wyjdzie w praniu, ale tak, postaramy się teraz, jak będziemy coś tutaj my mówić do was, to żeby tam, żebyście widzieli jeden do jednego, co dzieje się na trasie. Nie jest tam nie na przyspieszonym tempie, tak jak nieraz widzicie, że pokazujemy wam trasę na przyspieszonym tempie. Po prostu jest naturalnie tak, jak tu śmignął samochód, to go tam za sekundę widzicie, bo tak jest. Taka pierwsza zmiana. Dziękujemy ogólnie za to, że no piszecie do nas, tak? Co by tu uwzględnić, co by tutaj robić. Jakby to się lepiej oglądało. Miejmy nadzieję, że się przyjmie i że będzie fajnie. A teraz już pędzimy, mamy godzinę 19.03, jeszcze okulary założyłem, bo tak te zachodzące słońce gdzieś nieraz potrafiło sobie porazić. Ogólnie powinniśmy pojechać, moglibyśmy pojechać tutaj sobie na Gorlic, ale jedziemy na Świecko, bo chcemy po prostu prostą drogą praktycznie śmignąć. Zobaczymy, jak tam na Świecku będzie. Dawno tej granicy tak nie przekraczaliśmy. Chyba ostatnio, jak jechaliśmy na Litwę i na Łotwę. Więc dawno, dawno, dawno temu. Tyle. Pędzimy, a wy z nami. Pierwszy fracht tego kółka, a jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia o tym kółku przed nami. Nie będę zdradzał wszystkiego. Ciśniemy.
powiedział śubidubidups. Rozładowani. Pierwszy fracht dostarczony. Wyjeżdżamy stąd. Kurczę, tak liczyliśmy na to, że będzie rozładunek z rampy. A tutaj z boczku, ale oni chyba tutaj dopiero to wszystko stawiają, bo te regały widać są tu zapełniane i... Ale sprawnie. Sprawnie poszło, długo nie musieliśmy czekać. Chyba dłużej czekaliśmy na dokumenty niż na rozpoczęcie załadunku. No i co? Nie dostaliśmy jeszcze żadnej informacji od spedycji. Zaraz się tam do nich odezwiemy, jak tylko wyjedziemy z firmy. I będziemy się my do Was odzywać i mówić, co dalej z nami. A czas pracy mamy do której? 12.52. Do 12.52, mamy 10.52, więc 2 godziny to tak... Jakoś nie czuję tego, żeby nam się tutaj skroił jakiś ładunek. Bardziej chyba będzie parking i 9 godzin pauzy, a później będą myśleć. Albo w czasie tych 9 godzin będą myśleć, a my będziemy sobie odpoczywać. Okej. Okay. Wyjeżdżam. Narka. Oki. O, już jak zwykle, jak wyszedłem, to musiał odpalić Javirę. Żartuję oczywiście, niech palą chłopaki maszyny, niech grzeją tłoki, niech jeżdżą, niech wożą ładunki. O, już poszedł. Tak. Dzik w sosnę. Okej. Okay. Tytułem wstępu. Autohof. No powiem Wam, że normalnie autohofik taki superancki, ale zacznijmy od początku. Pauza, która trwa sobie, a nawet już trwa od kilku godzin, bo no po tych kurczę 20 godzinach pracy to nas trochę zmorzyło, nawet 21, bo nam tam zostało chyba 18 minut. Bartoszowi zostało 18 minut. Ale autohopik, o bardzo proszę, sobie stoi z kanioleczka przytulona, sama stała, a już tych aut trochę się tutaj nazjeżdżało. Autohofik bardzo ciekawy. Podam współrzędne tego autohofu koło bremy, bo tak, jest restauracja, jest stacja. Restauracja czynna od godziny 16 z tej informacji, ale tam Kaufland, tam za nami Mediamarkt. Już nie mówię, nawet do Mediamarktu nie poszliśmy, ale jeżeli ktoś by chciał sobie jakieś tam zakupki przytulić, bardzo, bardzo, bardzo duży Kaufland. Idę zobaczę zaraz za ciężarówkę, bo Ania się już szykuje, bo idziemy się plumkasiać, czyli kąpać. Oceniby też, zobaczymy jak to będzie. Także taki to sobie autohofik. Jak tak stanę koło jednej reklamy, to może ktoś to ogląda, skojarzy gdzie to było, także zachęcam, można sobie to w komentarzu napisać. Co się myśli o tym autohofie? Na razie my nie narzekamy. Dalej o transporcie, no bo musimy Wam o tym powiedzieć. No niby mamy pauzę do godziny 22. 21.40, dokładnie. 5. Ale już weszliśmy w kontakt ze spedycją i sprawa wygląda następująco, że ładujemy się. Mamy już zlecenie, ładujemy się w Amsterdamie, więc tutaj z Niemiec jedziemy do Holandii, ładujemy się w Amsterdamie i z tego Amsterdamu jedziemy do Alicante, czyli Hiszpania. My chyba jeszcze z YouTube'em będąc, za pan brat, czyli nie mając jeszcze kanału, byliśmy już w Alicante, jest tam pięknie. Takie bardzo turystyczne miejsce Hiszpanii, ale o tym później. Startujemy o godzinie 3.30, gdzieś 3.20, więc ja będę startował pierwszy. A teraz troszeczkę Was muszę pozostawić, bo idziemy się właśnie wykąpać, odświeżyć i dalej będziemy jeszcze odpoczywać. Tyle u nas, pauzujemy, a najważniejsze, że dalszą pracę już mamy.